No i witam was serdecznie. O, może tak będzie lepiej. A, dawno mi nie było. Miesiąc czasu od 10 września nie byłem nawet na rybkach. Także dzisiaj pierwszy wypad od miesiąca. Wcześniej 4 albo 5 wypadów na zero. Jakieś dwa małe sumki, że aż szkoda było wam pokazywać. Dwa sondacze i życiówkę okonia w międzyczasie udało się złowić. Ale co nic nie nagrywałem, także tak na szybko. U Roberta Polichy byliśmy z Łukaszem, wygrałem licytację, udało się do niego pojechać. Także tak na zdjęciach wam pokażę te rybki. Jedna Łukasza 86, druga rybka jego życiówka 88, sandacz. Dwa jeszcze Łukasz miał takie koło tam 70, czy może 70 z plusem, już nie mierzone. No i moje takie dwa. Też takie rybki z 60 z plusem. I okonia życióweczkę. 7 lat na niego czekałem. Okoń można powiedzieć niewielki, no ale życiówka jest 41 cm. No i dzisiaj też chcę coś poszukać rybek. No może uda się coś wydłubać. Także gaszę tego szperacza i zapraszam na to, co będzie się działo dzisiaj. Szczurek zawalił. Nawet nie wiem kiedy. Znaczy widziałem, jak wyskoczył, ale był bardzo szybki. Bardzo szybki, branko, i siedzi. Także nawet nie zdążyłem wam nagrywania włączyć w kamerze. Już wam pokazuję rybkę i woda. No i rybka nie za wielka, ale jest. Wiesz, jesienny sandaczek. Pół do ósmej, czy może jeszcze coś się uda. Przynęta, na którą skucił się sandacz, sielawka 17 cm od Tony Bajs. Jakiś link wam wsadzę w opisie filmu najwyżej. Ja muszę z powrotem napłynąć na to miejsce, bo już mnie zrzuca i może coś tam jeszcze siedzi. No i tak to jest, jak się wpuszcza. Mam dowolony ten hamulec. Jak się wpuszcza przynętę w drzewa. Coś poszło. Jest. Na szczęście się udało, bo już myślałem, że stracę moją łowną gumę. Od razu zmienię wam baterię. Znaczy sobie, nie wam. Baterię w mikrofonach. Bo już dawno pora na nie. No i bateryjka w mikrofonach wymieniona. Od razu chciałem wam pokazać. Łódka dostała jaskółkę. Musiałem zrobić dwie dziury, żeby wsadzić rękę, bo poszedł mi gwint od ucha cumowniczego, który jest z przodu. No i Waldziu szybko zadziałał. Podesłał mi jaskółkę, żebym sobie zamontował, zakrył te brzydkie dziury. Przy okazji tam poszedł ten sterownik do zdalnych świateł. No i wszystkie kabelki mi się ładnie pochowały. No ale oczywiście teraz rzucając kotwicę, żeby wam to nagrać. Rolka z kotwicy mi się utopiła. Na szczęście w łowie, w wercie mi potrzebna kotwica teraz, ale muszę ją jakoś podnieść i w domu coś ogarnąć. Jedziemy dalej, może jeszcze coś się uda, z 2 godzinki mi zostało. Za czwartym razem. Czwartym razem udało się go capnąć. Thank you.
była fajna rybka w końcu. Przynęta dalej ta sama. Sielawka. A już się wypięła. Ale fajny zbój. No stój spokojnie, chłopie. Równa 80. Równa 80. Tak wam szybciutko pokażę. Jaki piękny. Dwie foty. I woda. No i nie wiem, jak te zdjęcia wyszły. Mam pod słońce i nic nie widzę. Zobaczcie, jakie piękne. Piękne 80. Super. Przynęta mi się wpakowała w podbierak. No i słuchajcie, zrobiłem sobie taką kołyskę na sumy. Mam ją mocowaną na takich czterech mocowaniach do relingu. Fajna, bo taką wodę sobie mogę nalać tam z dwa wiadra, nic mi nie przecieka, nic mi nie ucieka. No ale te motylki miałem do góry podwracane i ten podbierak mi się dwa razy tam zaplątywał. Także musiałem je pościągać, bo ryba była szybko do podebrania, a ja się z podbierakiem męczyłem. No dobra, próbujemy dalej. Mega zadowolony jestem. 80 po miesiącu abstynencji od ryb. Piękna sprawa. Robią robotę te sielawki od Tomiego. No i słuchajcie, rybki siadły gdzieś tak od po 10. A 6 godzina na wodzie. No i kończę, nie ma co szaleć. Jutro też jest dzień. Fajnie, że udało się w końcu jakieś sandacze podłubać. W tym ten jeden naprawdę piękny. Jak dla mnie. Także co, nie wiem, czy jeszcze jutro coś się może uda dołapać, czy ten filmik wam zrobię z tego dzisiejszego wypadu. Chyba tak zrobię jeden taki krótki filmik, niech to idzie w świat. A zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Także co, dzięki za uwagę i do zobaczyska.